mówimy o obliczaniu całek oznaczonych. Po co? No, doskonalimy technikę po to, żeby potem stosować te całki. O zastosowaniach już będzie następny wykład. Także jesteśmy blisko zastosowań. W jakim jesteśmy miejscu? No więc liczymy całki oznaczone z funkcji ciągłych, przedział AB, funkcja ciągła na nim. No i stosujemy fundamentalny wzór i twierdzenie Newtona Leibnica, czyli bierzemy funkcję pierwotną, jakąkolwiek, inaczej liczymy całkę nieoznaczoną i od A do B i ten zapis rozumiemy, czyli fi od B minus fi od A, różnica dwóch liczb. Mamy już takie piękne twierdzenie i taki dobry wzór. Proste funkcje całkowaliśmy od ręki, stosowaliśmy twierdzenie o całkowaniu przez części, również dla całek oznaczonych. Również dla całek oznaczonych stosowaliśmy twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie. Tym razem w ramach tego wykładu przypomnimy techniki, dotkniemy, bo nie sposób omówić wszystkich technik, techniki całkowania funkcji wymiernych i funkcji trygonometrycznych na kilku przykładach. Zacznijmy. Będzie to powtórzenie pewnych rzeczy, bo przecież całkowanie, liczenie całek czy wyznaczanie całek nieoznaczonych dla funkcji wymiernych i wyrażeń trygonometrycznych omówiliśmy już lepiej i na innych wcześniejszych wykładach. Weźmy przykład. Obliczyć całkę z funkcji wymiernej. Wypiszę zaraz prostą funkcję, żeby rachunki były proste, ale pamiętamy, że funkcję wymierną rozkłada się na wielomian i ułamki proste pierwszego i drugiego rodzaju. Ułamek prosty pierwszego rodzaju to stała przez funkcja liniowa, może w potędze wyższej niż 1. Ułamek prosty drugiego rodzaju to była funkcja liniowa, takie bx plus d pisałem w pewnym momencie, podzielone przez funkcja kwadratowa z deltą ujemną, czyli bez pierwiastków rzeczywistych w mianowniku była i było w zapisie x kwadrat plus px plus q i w potędze może wyższej niż 1. Otóż jeżeli ten rozkład uzyskamy, to całe całkowanie sprowadzało się do całkowania wielomianu. Łatwe, ułamka prostego pierwszego rodzaju łatwe i ułamka prostego drugiego rodzaju, które to całkowanie ma pewien algorytm. I właśnie ten algorytm w części przypomnę, biorąc tak prostą funkcję jak 1 przez x kwadrat plus 2x plus 2dx. Wziąłem funkcję wymierną, ale już widać, że ta funkcja kwadratowa ma deltę 4 minus więcej, czyli ma ujemną, czyli jest to ułamek prosty drugiego rodzaju. Co więcej, w liczniku jest stała, także ten algorytm będzie prosty. Ma być całka oznaczona, czyli na przykład od 0 do 1, żeby było proste w rachunkach. No i liczymy całkę oznaczoną. Jak? Przez podstawienie. Od razu przypominamy ułamek prosty drugiego rodzaju w tej postaci, gdy w liczniku jest już stała. Jak nie jeden, to ją wyrzucamy przed całkę i będzie jedynka. To podstawienie można wypisać od razu, ale my je przygotowywaliśmy wolniej, pisząc najpierw mianownik, to było plus 2x i tu zadbaliśmy o to, żeby był kwadrat sumy, czyli plus 1, została jeszcze z tej dwójki jedynka, to łączymy razem, to się równa x plus 1 do kwadratu plus 1 i teraz było takie podstawienie a t kwadrat plus a, gdzie a to było 1, czyli t kwadrat plus 1 w tym przypadku, ta jedynka nam się tu upraszcza i formalne podstawienie x plus 1 równa się t mamy. No i przy tym podstawieniu i w algorytmie całkowania przez podstawienie mamy dx równa się dt. Wracamy do naszej całki ostrożnie z granicami całkowania. Tym razem wypiszę je najpierw. No więc jeżeli x było zerem, to t jest równe 1. Patrzymy na to równanie. Jeżeli x było równe 1, to t jest równe 2. Mamy dobre granice całkowania, nie ma błędu. No i teraz końcowe rachunki. Dx równa się dt, czyli tu będzie dt, a w mianowniku mamy funkcję kwadratową. Ta funkcja kwadratowa jest i tutaj, czyli w tym wypadku od razu t kwadrat plus 1, czyli to jest arcus tangens t, bo całka z 1 przez
x kwadrat plus 1, widzimy, że przy całkowaniu przez podstawienie już nie wracamy na zmienną x, to ma też tę zaletę, tylko przy nowej funkcji, przy nowych granicach całkowania pozostajemy przy zmiennej t i nie trzeba już wracać na zmienną x, co robiliśmy często przy całkowaniu przez podstawienie przy całkach nieoznaczonych. Tu już pozostajemy przy zmiennej t i jest od 1 do 2, czyli to się równa arcus tangens 2 minus arcus tangens 1, to jest akurat pi czwarte. No, arcus tangens 2, to trzeba by z tablic może, czy kalkulatorem, czy komputerem wyliczyć kąt, w którym tangens ma 2. To będzie trochę więcej niż 45 stopni, więcej niż pi czwartych i ta wartość będzie dodatnia. Tu uwaga praktyczna. Często liczymy całki z funkcji. No, zawsze liczymy całki z funkcji, ale z funkcji nieujemnych. Tak jak ta funkcja ta kwadratowa jest zawsze dodatnia. Przy delcie ujemnej i odpowiednim ustawieniu wykres samej funkcji kwadratowej biegnie tak. Czyli cała funkcja jest dodatnia na odcinku od 0 do 1. Więc jeżeli ktoś na kolokwium czy na egzaminie liczy całkę z funkcji nieujemnej, powinien być tego świadomy, no to całka wyjdzie nieujemna. I gdyby mu na końcu wyszło minus 5, no to musi się zreflektować i uznać, że ma błąd w rachunkach, albo coś nie tak, albo się pomylił tu w ogóle w zasadzie. Także proszę pamiętać o tym, że nie może wyjść z funkcji dodatniej całka oznaczona ujemna. Ona musi być dodatnia. No to jest, nie jest jeszcze dowód, że dobrze liczyliśmy, ale przynajmniej jak wyjdzie z funkcji dodatniej całka ujemna, to jest absolutny dowód, że mamy błąd. Weźmy drugi przykład. Może funkcję trygonometryczną, bo takie obiecaliśmy. Obliczmy całkę i będzie okazja do przypomnienia. Całka sinus kwadrat x cosinus do trzeciej x dx. Może też granice proste od 0 do pi pół. I proszę zobaczyć, mówiłem o tym, o tej funkcji nieujemnej. Mamy pierwszą ćwiartkę od 0 do pi pół dla kąta. Funkcja sinus kwadrat i kosinus, w ogóle funkcja sinus i kosinus w pierwszej ćwiartce, we wnętrzu tej ćwiartki, ma wartości dodatnie, czyli to jest funkcja dodatnia wszędzie. No więc całka z niej musi być liczbą dodatnią. No więc gdyby komuś po długich rachunkach, nawet zbyt długich i za długich, wyszła liczba ujemna, no to ma błąd, absolutnie. Dobrze, wracamy do naszej całki. Sinus kwadrat kosinus do trzeciej. Przypominamy sobie, że w takich przypadkach, jeżeli jedna z tych funkcji, to jest tak zwana funkcja wymierna dwóch zmiennych sinusa i kosinusa, to omawialiśmy przy całkowaniu, przy obliczaniu całek nieoznaczonych i odpowiednie podstawienia. Przypominam teraz, jak tu jest nieparzysta potęga nad kosinusem, to całka będzie łatwa. I wtedy stosujemy podstawienie. Trójka jest nad kosinusem, czyli za kofunkcję do niej, czyli za sinus podstawiamy. Sinus x nową literkę t, czyli różniczkujemy stronami. Kosinus x dx równa się dt. Co robię w tej chwili? Całkujemy tę całkę przez podstawienie. Przez podstawienie licząc bezpośrednio całkę oznaczoną, czyli twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie dla całki oznaczonej. Przy tym podstawieniu widać, że ten jeden kosinus, ten trzeci w potędze ładnie się związał z dx-em i zostało całka. No i żeby nie popełnić błędu, od razu granicę wyznaczę całkowania. I gdyby ktoś napisał od 0 do pi pół, to już ma błąd, a nawet więcej niż błąd, gafę tak zwaną. No więc jak x równa się 0, to sinus zera jest zerem, tu jest łatwe. Jak x jest pi pół, sinus pi pół jest 1. Czyli teraz granice są od 0 do 1. Przygotowujemy funkcję sinus kwadrat, to jest t kwadrat. Tu jest kosinus kwadrat razy kosinus. Ten kosinus wydzielamy, czyli kosinus kwadrat w pamięci, to jest 1 minus sinus kwadrat z jedynki trygonometrycznej, czyli 1 minus t kwadrat. I razy kosinus x dx, a to jest dt. No i przeszliśmy na prostą funkcję na wielomian, czyli to jest całka, powtórzę, od 0 do 1 z t kwadrat, tu sobie wymnożymy, t kwadrat minus t do czwartej,
DT, proszę zauważyć, że teraz już nie wracam na zmienną X i to jest zaleta tego całkowania przez podstawienie przy całkach oznaczonych, czyli już na sinus nie muszę wracać, tylko całkujemy wielomian do końca, czyli to się równa T do trzeciej przez 3, co ja robię w tej chwili? Stosuję wzór Newtona Leibnica, czyli w pamięci wyznaczam z tej funkcji funkcję pierwotną, czyli T do trzeciej przez 3 minus T do piątej przez 5, i wszystko w granicach od 0 do 1. Już wiem, że to 0 w odjemniku po zastosowaniu wzoru Newtona Leibnica nic nie wniesie, czyli tylko jedynka, czyli będzie 1 trzecia minus 1 piąta. Więc gdyby na 15 przejść, to jest 5 minus 3, czyli 2 piętnaste i mamy wynik. I na koniec za chwilę jeszcze jeden przykład. I jeszcze jeden przykład, który obiecałem, też będzie funkcja trygonometryczna. Proponuję trudniejszą funkcję, która już u nas wystąpiła przy liczeniu całki nieoznaczonej, ale powtórzymy teraz dla całki oznaczonej. Niech to będzie 1 przez sinus x dx. Nie napisałem jeszcze granic całkowania i tu trzeba ostrożniej. Funkcja 1 przez sinus nie wszędzie jest określona. Na pewno nie jest określona tam, gdzie sinus się zeruje, czyli w punktach 0, pi i tak co pi, czyli w punktach k razy pi mówimy. No więc popatrzmy tak na tę funkcję, nim dopiszę granicę całkowania i będziemy liczyć za chwilę całkę oznaczoną. No więc jeżeli tu jest 0 poza dziedziną, a tu pi też poza dziedziną, no to jak będziemy się, w ogóle sam sinus wygląda tak. No więc 1 przez sinus, jak będziemy z prawej strony do zera podchodzić, będzie uciekał do plus nieskończoności, czyli będzie tak. W jedynce będzie 1. Oj, to trochę przeholowałem. Tu niech ten sinus będzie niższy. W jedynce jest 1, czyli tu się wykres z styka, a teraz będzie symetria względem osi x równa się pi pół i znowu pójdzie tak. Czyli ten wykres będzie taki. No więc jakoś trzeba się odizolować od zera, od pi. Proponuję tu granicę dolną pi trzecich. Tu jest pi pół. Czyli od pi trzecich do, a niech będzie symetrycznie, do 2 trzecich pi. No gdzieś tu. No i wtedy policzymy pole takiej figury, mniej więcej. Wiemy, co liczymy. Dobrze, ale teraz koncentrujemy się na rachunkach. Otóż ta funkcja 1 przez sinus x może być całkowana na różne sposoby, ale jednym z nich była technika podstawienia. Podstawialiśmy i tu jest właśnie okazja, specjalnie wybrałem tę funkcję, by przypomnieć podstawienie tangens x pół, mówimy krótko. Czyli podstawiamy tangens x pół równa się t, czyli samo x pół to jest arcus tangens t, czyli x równa się 2 arcus tangens t dx. Przygotowujemy podstawienie i w tym algorytmie mamy 2 przez 1 plus t kwadrat dt, bo pochodne arcus tangensa to było 1 przez 1 plus kwadrat argumentu. No więc już jest przygotowane prawie wszystko. Jeszcze sinus potrzebujemy. Nie będę wyprowadzał sinus x przy pomocy tangens x pół. To jest 2t przez 1 plus t kwadrat. Bo to są 2 tangens x pół przez 1 plus tangens kwadrat x pół. Jest taka tożsamość. Dawałem wskazówkę, gdy mówiliśmy przy całkach nieoznaczonych o tej całce nieoznaczonej z funkcji 1 przez sinus, jak tę tożsamość się uzasadnia. Wszystko jest przygotowane. Przypomnijmy, a propos, tu nie jest kosinus potrzebny, ale gdyby był potrzebny, to jest 1 minus t kwadrat przez 1 plus t kwadrat. I to też nie trudno, przechodząc na kąty połówkowe, uzyskać, wyprowadzić. Kontynuujemy rachunki. To się równa całka. I teraz nie popełniamy błędu, wpisując tak mechanicznie te granice. Niech one poczekają w tej chwili. Mamy dx może najpierw. Dx to jest tu, w liczniku 2 przez 1 plus t kwadrat dt. Jesteśmy w mianowniku sinus x 2t przez 1 plus t kwadrat. Dopiszmy granicę całkowania. Jak x jest pi trzecich, tu wstawiamy pi trzecich, mamy tangens pi szóstych. Tangens pi szóstych to jest 1 przez pierwiastek z 3.
pierwiastek kwadratowy. Stawiamy górną granicę w miejsce x, czyli 2/3 pi, to będzie pi trzecich, to jest pierwiastek z 3, tangens 60 stopni. Upraszczamy funkcję, ta dwójka z tą, ta z tym i zostało, przepiszę, 1 przez pierwiastek z 3 do pierwiastka z 3 z funkcji 1 przez t dt. No więc całka jest bardzo prosta, to jest logarytm formalnie z bezwzględnej wartości, piszemy często mianownika, bo pochodna mianownika jest 1, ale tu wszystko jest dodatnie, czyli tym razem no, napiszę, ale to nie ma większego znaczenia, 1 przez pierwiastek z 3, napiszę te kreski pionowe, bo one są tu niepotrzebne, bo te jest tu dodatnie na tym przedziale, więc nie ma problemu, do pierwiastka z 3. To się równa. No jak już tak blisko jesteśmy, to wyliczmy. To jest logarytm z pierwiastka z 3, czyli 3 do 1 drugiej, minus logarytm naturalny z 1 przez pierwiastek z 3, czyli 3 do minus 1 drugiej. To się równa 1 druga logarytm z 3 i będzie plus 1 druga logarytm z 1 druga logarytm z 3. I teraz ta minus 1 druga tu wyskoczy, czyli plus 1 druga logarytm z 3, czyli dwa razy to samo, to będzie sam logarytm naturalny z 3. No więc wyliczyliśmy pole pewnej figury. Ale co najważniejsze, że mamy technikę, jesteśmy sprawni. No więc tym samym zakończyliśmy całkowanie, obliczanie całek oznaczonych, no nie do końca, bo będziemy je zaraz na kolejnych wykładach stosować, ale przypomnijmy, jaka jest zasada. Liczymy całki, będzie to podsumowanie kilku wykładów może. Bierzemy całki, liczymy całki oznaczone, f od x dx. To są liczby, to są granice pewnych ciągów sum całkowych. Całki z funkcji ciągłych bierzemy, bo całki oznaczone z funkcji ciągłych istnieją, chociaż istnieją i całki z funkcji nieciągłych pewnych, ale w twierdzeniu i we wzorze Newtona-Leibnica mamy funkcję ciągłą. Opieramy się na twierdzeniu, którego nie udowodniliśmy, ale jak ktoś z matematyków, studentów matematyki zwłaszcza chce, to proszę sobie zajrzeć do tego miejsca w książkach, gdzie jest mowa o całce dolnej, całce górnej, są takie całki Darboux, są różne kryteria i wreszcie jest takie kryterium z epsylonem, że wystarczy pokazać jedną różnicę sumy górnej minus suma dolna i jeżeli to jest mniejsze od zadanego epsylona, to funkcja jest całkowalna i wtedy dowodzi się, że każda funkcja ciągła jest całkowalna, czyli bazujemy na twierdzeniu, że funkcje ciągłe mają całki oznaczone i dla tych funkcji ciągłych zdefiniowaliśmy funkcję pierwotną, zdefiniowaliśmy całkę nieoznaczoną, tę funkcję pierwotną. Funkcją pierwotną jest całka z argumentem w górnej granicy całkowania. Udowodniliśmy twierdzenie odpowiednie i w końcu wzór Newtona-Leibnica, że wystarczy wziąć jedną funkcję pierwotną, czyli całkę nieoznaczoną i wyjąć jedną funkcję z niej i wziąć to w granicach od a do b, czyli wziąć różnicę pomiędzy b, wartością w punkcie B i wartością w punkcie A. To jest fundament do liczenia całek. No i stosujemy różne techniki do wyznaczania tych funkcji pierwotnych, a przy okazji mamy i twierdzenia, które bezpośrednio stosujemy, nie unikając tego fundamentu jednak, czyli jest twierdzenie o całkowaniu przez części bezpośrednio do całek oznaczonych, ale to jest kwestia zapisu i pewnych uproszczeń technicznych tylko. Tego twierdzenia nie omijamy, ono tam jest, w pewnym momencie jest wykorzystywane. Albo twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie. No więc to są główne techniki. Są i całki trudniejsze, całki z wyrażeń niewymiernych, z funkcji no, takich specjalnych, bardzo trudne podstawienia, to trzeba już do grubych książek, na przykład do może Fichte-Holca zajrzeć, może coś w internecie wyklikać, a w ogóle jak ktoś chce się tylko zapoznać z wartością całki i potem ją zastosować do czegoś, to odsyłam w dzisiejszych czasach do internetu, do pakietów matematycznych i trzeba sobie tylko coś tam wyklikać, umieć to obsłużyć. Zresztą spróbujemy pokazać na kilku wykładach kolejnych,
jak to chodzi wszystko.